No hej, witam Was ponownie. Tym razem jest to już piąty odcinek, tak, naszego szkolenia. I tym razem porozmawiamy sobie o infrastrukturze. Jest to bardzo ważny temat, ponieważ jeżeli chcemy budować portfolio, to niestety, ale musimy mieć dobrego brokera i musimy mieć też VPS. Pomówmy sobie najpierw na temat brokera. Jeżeli chodzi o mnie, to ja od w sumie chyba kilkunastu lat już jestem u brokera IC Markets, tak? Najpierw byłem w Australii, teraz w związku właśnie z tymi zawirowaniami, tak? I regulacjami SMA. Tak, przeniosłem się na Seszele i jestem na Seszelach. I powiem Wam, że od czasu do czasu mam kontakt z innymi brokerami, którzy do mnie dzwonią i mi oferują swoje usługi, tak, że zawsze w zasadzie pytam się ich, no okej, w porządku, ja jestem u brokera, tak, do którego mam zaufanie, no ale jakie na przykład, nie wiem, w czym wy jesteście lepsi, tak? Dlaczego na przykład akurat, nie wiem, załóżmy dzwoni do mnie ktoś z Tickmilla, tak? I w czym jest jego broker lepszy, tak? No i z reguły polega to na tym, że są to na przykład regulacje albo konto w walucie polskiej. No dobra, w porządku, tak, tylko że jeżeli pytam się, jeżeli chodzi o regulacje, tak, no to jaki jest na przykład lewar, tak, pod tymi regulacjami. No i okazuje się, że to jest 1 do 30, tak, czy tam 1 do 50. I tu jest już pojawia się pierwszy problem, bowiem my będziemy wykorzystywać strategie gridowe i hedgingowe, dlatego no tu w tym momencie lewar jest dla nas bardzo istotny. No i wiem, że nie wszyscy mogą przejść na konto profesjonalne. Ci, co mogą przejść na konto profesjonalne, oczywiście mają dużo, dużo szerszy wachlarz, tak, wyboru opcji. Natomiast ci, co nie mogą, no to niestety muszą się decydować na takie właśnie opcje jak Seszele czy jakaś jurysdykcja poza Unią Europejską. No kolejny argument jest taki, że jest konto otwarte w walucie polskiej. No i tutaj z reguły pytanie, jakie zadaję, to pytam się, w jakim banku są te pieniądze trzymane, no i jaki rating ten bank posiada. Z reguły to wygląda tak, że bank taki posiada rating na przykład BB lub BB- i są to jakby ratingi krajów tak trzeciego świata. Musimy sobie zdać sprawę, że my w Polsce nie mamy jakiejś, nie wiem, bardzo dobrej bankowości. Ta bankowość jest jeszcze, jeżeli chodzi o cały świat, to jest ona bardzo, bardzo daleko w tyle. No i jeżeli chodzi na przykład o IC Markets, no to pieniądze są, zdaje się, w tym momencie przetrzymywane w banku, w Citibanku, tak, o ratingu, o bardzo wysokiej klasy ratingu, tam zdaje się jest AAA. Czy tam AA-, także to są bardzo, bardzo wysokie ratingi. Słuchajcie, ja Wam tego nie potwierdzę na 100%, bo to się zmienia, to jest bardzo płynne, tak, te ratingi też się zmieniają. Natomiast wiem, że IC Markets, jeżeli był w Australii, to trzymał naprawdę w australijskim banku cały kapitał, który jest o najwyższym ratingu na całym świecie, tak? Teraz jak musiał wyeksportować jakby rejestrację swoich klientów i stworzyć taki Global IC Markets, no to oni wybrali bank też o bardzo wysokim ratingu. I szczerze mówiąc, jeżeli miałbym
porównywać to uważam, że lepiej, że jest to bardzo dobra opcja. Jest to bardzo dobry broker, jest to światowej klasy broker. Ja wiem, że to brzmi trochę jak reklama, ale muszę wam i a jeszcze do tego, jeżeli dodamy, że jestem IB tego brokera, no to już całkiem, prawda, wygląda, że tak jakbym chciał was, nie wiem, przekonać do tego brokera. Słuchajcie, absolutnie nikogo do tego brokera nie przekonuję. Tym bardziej, że jak widzicie, nie daję wam jakichś tam precyzyjnych informacji, które, nie wiem, za które mógłbym w jakiś sposób ręczyć głową, albo, nie wiem, coś, nie, słuchajcie, zawsze jest ryzyko, u jakiegokolwiek byście nie byli brokera, ryzykujecie. Jeżeli broker zbankrutuje, stanie się niewypłacalny, wówczas te pieniądze są ubezpieczone, tak? W IC Markets one są ubezpieczone, tak? Konta RAF są ubezpieczone, u innych brokerów te pieniądze również są ubezpieczone, tak? Także jeżeli chodzi pod tym względem, nie musicie się martwić. Dla mnie jest to o wiele bardziej wygodniejsze, ponieważ ja żyję i pracuję też w kraju, gdzie jest euro i dla mnie znacznie lepiej otworzyć rachunki pod w walucie euro, jak w walucie USD, tak? Także osoby, które mieszkają w Polsce, dla was może być zupełnie lepiej i korzystniej otworzyć sobie rachunki, nie wiem, w dolarach, ewentualnie w polskich złotych. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o tą kwestię, to ją zostawiam jakby sumieniu każdego z was i każdy z was musi sobie poradzić z tą sprawą, tak? Każdy z was w zasadzie wie, jaki broker jest najlepszy i każdy ma swoje zdanie na ten temat. Ja tutaj nie robię szkolenia na temat brokerów, tak? Tylko my będziemy zajmować się jakby taką merytoryką, tak? I przedstawiam jakąś określoną drogę, którą ja sam podążam i dlatego stąd mówię o brokerze IC Markets. Także nie czujcie się w jakiś sposób, nie wiem, zszokowani czy obrażeni, że akurat polecam tego brokera, aczkolwiek no, nie musicie korzystać z tego brokera. Możecie korzystać zupełnie z innego brokera. To jest całkowicie i wyłącznie wasza dowolna sprawa, jak sobie to zorganizujecie. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o strategie właśnie, które będziemy wykorzystywać, wymagana jest dźwignia 1 do 500 i wymagany jest broker STPCN. A jaki to już będzie broker, to oczywiście jest już wasza decyzja. No i czym powinno się też to charakteryzować, bo bardzo dobrym rozwiązaniem jest na przykład, ja na przykład trzymam cały mój kapitał u jednego brokera i z tego co wiem i no też tak wnioskuję, tak, i też mam swój rozum, nie jest to zbyt rozsądne, natomiast myślę, że po przekroczeniu jakiejś kwoty kapitału będę starał się to właśnie zdywersyfikować i trzymać pieniądze u różnych brokerów. No i w ten sposób, że jeden rachunek będzie załóżmy u jednego, drugi rachunek będzie u trzeciego, trzeci rachunek u czwartego, a być może kilka rachunków, na przykład na jakąś określoną parę walutową będę trzymał u jednego brokera, a jakąś inną określoną parę walutową u innego brokera. No tutaj słuchajcie, tutaj to już podlega kwestii dyskusji, co jest lepsze i takie, z takimi właśnie dylematami będziemy się spotykać. Natomiast nie będziemy się właśnie martwić o to, czy te pieniądze zostaną, czy my zbankrutujemy, czy nie, tylko właśnie w jaki sposób zarządzać tym wszystkim, tak? Czyli tutaj mamy, taka jest różnica właśnie między takimi klasycznymi szkoleniami, a tym, co ja mówię. No i wracając teraz do tego, w jaki sposób ja to robię, tak? I tak jak wspomniałem, jestem u brokera IC Markets i dzięki temu mogę zarządzać jakby swoim portfolio. Broker ma tę taką bardzo, bardzo fajną, charakterystyczną cechę, którą wam teraz pokażę. Ja może, nie wiem, przełączę się właśnie. Widzicie, tutaj są, tutaj jak się zaloguję, tak, do swojego panelu klienta, to możemy zobaczyć wszystkie moje rachunki, tak, tutaj, które są live.
Także to jest wszystko live. Tutaj mam na SeatRadar. W ogóle nie gram na SeatRadar, tak? Tylko mam tutaj w sumie jedno konto na MT5 i bardzo ważne, żeby myśleć w ogóle o przejściu na MT5, bo już podobno MetaQuotas nie udziela licencji na MT4. Ci brokerzy, którzy otrzymali tą licencję, to jeszcze z niej korzystają, ale jak widać większość rachunków mam opartych na MT4 i niestety, ale myślę o tym, aby się ewakuować z tej platformy. Niemniej póki co możemy grać na MT4, tak, i możemy sobie te wszystkie rachunki tutaj, te, które mamy tutaj, możemy sobie podłączyć właśnie do FX Blue i na FX Blue mamy jakby takiego huba, tak, który nam będzie pokazywał krzywą kapitału właśnie z tych wszystkich rachunków, tak. Musicie wiedzieć, że właśnie ta krzywa tu jest, ta krzywa to jest właśnie z tych wszystkich rachunków, które zarabiają, to później my to widzimy właśnie w ten sposób. No i Co ma jeszcze istotnego i ciekawego właśnie ten broker? Otóż tutaj macie na przykład taką fajną zakładkę, taką opcję transfer, tak? Ja sobie ją kliknę, tak? I zobaczymy, jak sobie kliknę transfer, to właśnie ja mogę sobie robić przelewy pomiędzy kontami w mgnieniu oka, tak? Jeżeli ja sobie kliknę, czy to jest sobota, czy to jest niedziela, nie ma znaczenia, ten przelew jest wykonany i na pewno będzie ta opcja nam potrzebna z tego względu, że czasami będzie sobota czy niedziela i będziemy musieli podjąć decyzję, jeżeli chodzi o lukę weekendową, czy nie zwiększyć marginesu właśnie na określonym rachunku. O tym sobie jeszcze będziemy mówić, bo to są techniczne i bardzo ważne sprawy. Natomiast na tej chwili skupiamy się tylko i wyłącznie na budowie infrastruktury. Także słuchajcie, przede wszystkim ma być broker, tak, musicie wybrać sobie brokera, powinien to być STP, ECN i nie mniejszy lewar jak 1 do 500. Jest, prawdopodobnie jest dopuszczalny 1 do 100, natomiast, przepraszam, natomiast no ja nie grałem na 1 do 100, ja gram na 1 do 500, dlatego mówię tak, jak ja to gram, jak ja tego doświadczam i w jaki sposób ja zarządzam pieniędzmi, na jakich kontach, tak. To możecie brać z tego przykład. Jeżeli chcecie na przykład, nie wiem, dyskutować, który lewar jest lepszy, czy 1 do 100, czy 1 do 500, czy 1 do 30, to w tym momencie odsyłam Was do szkoleniowców, tak? Do szkoleń, gdzie tam wyjaśniają specyficznie, który lewar, dlaczego, w jaki sposób, czy da Wam przewagę, czy nie da Wam przewagi. To, co my musimy wiedzieć, to, że lewar 1 do 500 jest wymagany dla strategii hedgingowych i dla strategii gridowych, z tego względu, że jest tam używany klucz martyngałowy i broker pobiera też odpowiednie zabezpieczenie. Jeżeli gracie strategią klasyczną, tak, opartą na klasycznym money management, zapewne można stosować nawet lewar 1 do 30, ale w tym przypadku, w przypadku tym, który ja Wam pokazuję, na pewno to się nie sprawdzi i mogę Wam to gwarantować. Stąd wybierzcie sobie brokera i postarajcie się o lewar 1 do 500. Tutaj w tym przypadku, no niestety, ale regulacje Unii Europejskiej jakby wyrządziły nam krzywdę i musimy niestety szukać innych rozwiązań. Jednym z takich łatwiejszych rozwiązań właśnie jest Global IC Markets. Ma on też regulacje europejskie, jeżeli chodzi o jakby ich filię europejską. Natomiast Global IC Markets, jego siedziba mieści się na Seszelach. Jest to jakby teraz taki hub na cały świat, tak, który obejmuje i Azję, i obejmuje Europę i Australię, natomiast nie obsługuje Ameryki, ponieważ tam są już takie ograniczenia, że Amerykanie nie mogą nawet otwierać rachunków u brokerów spoza Ameryki, także to jest zupełnie inny temat. Okej. Powiedzieliśmy sobie mniej więcej, jeżeli chodzi o kwestie brokerów i teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do kwestii VPS. Otóż VPS to jest taki właśnie Virtual Private Server,
i o coś takiego musimy się postarać. I w tym przypadku możemy rozróżnić to na taki VPS, który jest gdzieś tam na serwerze, jest zarządzany przez firmę trzecią. Z reguły te VPS-y są gdzieś na przykład w Nowym Jorku, tak, nieopodal właśnie serwerów, na których znajdują się nasze platformy. To w przypadku ECN. W przypadku brokerów Market Makers często jest tak, że te platformy właśnie, które mamy od Market Makera, one są, załóżmy na przykład, jeżeli chodzi o XTB, to z tego, co się dowiadywałem, to są w Warszawie, ale na przykład niektórzy Market Makerzy mają w Londynie, także no, też to nie jest najgorsze, ale no ja nie mogę wam tego doradzić, bo nie korzystam z tego, tak? Korzystam z tego, co mam teraz i powiem wam, że nie ma sensu korzystać z VPS-u, który jest gdzieś tam w Londynie, który jest gdzieś tam, nie wiem, w Nowym Jorku, blisko serweru MT4. Aczkolwiek, jeżeli ktoś, nie wiem, ktoś ma taką strategię, która wymaga jakby, żeby czas egzekucji był bardzo niski, tak, no to wiadomo, że czym bliżej serwera MT4, tym ten czas jest krótszy, czym dalej, tym ten czas jest dłuższy, przez to doświadczamy poślizgów, ale w przypadku tym, który ja wam pokazuję, naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, nie ma żadnego problemu i możemy stworzyć, uwaga, swój własny, prywatny VPS. Na czym to polega? Aha, jeszcze wrócę. Jedna rzecz. Jeżeli korzystacie z platformy MT4 lub MT5, to MetaTrader oferuje wam swój własny VPS. Absolutnie, jeżeli chcecie jakby iść tą drogą, którą ja idę, nie korzystajcie z tego VPS-u. Ten VPS jest tylko i wyłącznie na przykład na jeden rachunek, czy nawet na jedną strategię. Jeżeli otworzycie kilka rachunków, to do każdego z tych rachunków będziecie musieli otworzyć osobny VPS, co się całkowicie mija z celem. To, co my zrobimy, to otworzymy swój własny, prywatny VPS na własnym i prywatnym serwerze i będziemy mogli tam otworzyć utrzymać kilka platform MT4. Także to nie jest jakby w obecnej chwili żadnym problemem. Dlaczego tak mówię? Ponieważ przepraszam, dla zbudowania własnego prywatnego VPS-u będziemy potrzebowali drugiego komputera. I słuchajcie, ten drugi komputer to może być stary komputer. Chodzi o to, żeby on spełniał takie wymagania, aby mógł, można było na nim zainstalować Windows 7 lub Windows 10 Professional. To jest bardzo ważne, musi być Windows 7 lub Windows 10 Professional. Plus oczywiście nowszy Windows 11. Oczywiście, jeżeli macie taki sprzęt, to nic nie stoi na przeszkodzie. Natomiast warto tutaj sięgnąć, nie wiem, do szuflady i wyciągnąć na przykład starego laptopa. Tego laptopa można przywrócić do życia, postawić na nim, nie wiem, Windowsa. Ewentualnie, jeżeli ktoś ma takie, nie wiem, taką wiedzę, może tam postawić Linuxa. Linuxa stawiamy nie dlatego, że Linux to jest, nie wiem, coś super. Nie, absolutnie, nawet się takimi kryteriami nie kierujemy. Tutaj chodzi o aktualizację i też nie chodzi o to, żeby otrzymywać aktualizacje, bo wiadomo, Linux też ma aktualizacje, tylko chodzi o to, żeby ich nie otrzymywać. Czyli będziemy musieli wyłączyć aktualizacje, tak? A Linux ma tą zaletę, że może działać jako system, który się automatycznie nie aktualizuje i działa tak jakby w takim wewnętrznym, tak? Wewnętrznej infrastrukturze, tak, w takim wewnętrznym ekosystemie. No i my będziemy musieli sobie właśnie coś takiego stworzyć, ta jakby taką łączność pomiędzy naszym komputerem a drugim komputerem, na którym, który będzie nam służył jako serwer. I na tym drugim komputerze musimy sobie zainstalować właśnie system, tak, abyśmy mogli tam otworzyć właśnie kilka platform. Każda platforma będzie otwarta dla innego rachunku. I na tym właśnie musimy się skupić, bo z czasem
na każdej z tych platform będzie grała tylko jedna strategia, czyli jeżeli będziemy mieli 10 strategii, to musimy mieć 10 rachunków i musimy mieć 10 platform. To jest bardzo ważne. I teraz będziemy mogli się łączyć jakby za pomocą naszego komputera właśnie z tym komputerem. Będziemy to robić w sposób zdalny. Jeżeli zainstalujemy na jednym i na drugim komputerze Windows Pro, wówczas mamy do wyboru tam taką opcję. Ja może to pokażę. Zaraz przejdę do tego. Tak, i tutaj widzimy panel sterowania, tak, jak sobie przejdziemy do zakładki system, tak, to tu ma właśnie taki pulpit zdalny, tak, jeżeli klikniemy to pulpit zdalny, to tutaj sobie, słuchajcie, znajdziemy takie, jak w jaki sposób możemy nawiązać połączenie, tak, zdalne z drugim komputerem. I teraz wyobraźcie sobie coś takiego, że ten drugi komputer, on cały czas nam chodzi, na tym drugim komputerze cały czas są odpalone te strategie, i one cały czas generują nam zyski bądź straty, tak? Chodzi o to, że one mają cały czas pracować. Natomiast my się łączymy właśnie z tym komputerem w sposób zdalny, z naszego takiego, nie wiem, klasycznego komputera, na którym normalnie pracujemy, tak? Oglądamy filmy, nie wiem, gramy cokolwiek i możemy się połączyć i podejrzeć, co się dzieje na naszym portfolio. I teraz ja Wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Przejdziemy na mój serwer. Ja sobie to skasuję, tak, i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda łączenie. Muszę sobie to wszystko pokasować. I teraz tak, ja sobie tu, widzicie, odpalam sobie, kliknąłem sobie właśnie taką ikonę połączenia pulpitu zdalnego. Tutaj wpisuję sobie nazwę właśnie komputera tego, z którym się łączę. Klikam sobie połącz i on się zaczyna łączyć. I chwileczka, i widzicie, i teraz jesteśmy na moim serwerze. I ja mam tutaj, widzicie, zobaczcie, wszystkie moje platformy. No tutaj są też platformy real, są platformy demo. Także jest, ja sobie to tak porobiłem, że jak jest realna platforma, to jest na zielono, jak jest demo, to jest na żółto, tak? Czyli tu mamy demo i ona jest na żółto. Tu mamy, tak, to jest platforma zielona, ona jest na, to jest real, tak? No i tak sobie idę, tak, do przodu, tak, każdą platformę. Tak akurat mam w różnych kolorach z tego względu, że mam jakby specjalne oko na tą strategię. No, każdy sobie może to skonfigurować tak, jakby chciał, jak mu się podoba, tak. Tutaj mam kolejną platformę realną. No i tak to mniej więcej wygląda, słuchajcie. Tu znowu jest demo, tak. Tu mamy znowu real. No i o to właśnie chodzi, bo musicie, tak jak wspominałem, podczas budowania strategii, to nie jest sztuka podzielić sobie kapitał na wiele pozycji, na wiele różnych, nie wiem, fragmentów i otworzyć kilka kont, tylko na tych kontach musimy jeszcze wdrożyć systemy. I teraz tak, zanim my wdrożymy taki system, no musimy jakiś czas siłą rzeczy, na przykład tak jak ja mam tutaj, nie wiem, LossGap, EAGrid na rachunku demo i mam wrzucony. I ja sobie nie tylko robię tutaj test tej strategii na testerze, ale też puszczam na jakiś czas na rachunku demo i obserwuję, czy to, słuchajcie, co było na testerze, jakby pokrywa się z tym mniej więcej, co jest na rachunku demo. No i dopiero wtedy mogę jakby oszacować i podjąć decyzję, czy wdrożyć to na rachunku realnym. Dlatego na serwerze z reguły będą pracować rachunki realne i będą pracować rachunki demo. Musicie się jednak postarać o to. Ja Wam nie mogę powiedzieć, jakich parametrów powinien być ten Wasz komputer. Musi on spełnić co najmniej te wymagania, aby tych kilka platform MT4 abyście mogli uruchomić i dopiero w ten sposób będziecie mogli sobie, nie wiem, stworzyć swój własny, prywatny VPS. Ale słuchajcie, jest jeszcze jedna taka bardzo istotna rzecz, bowiem to nie jest tak, że jeżeli macie własny, prywatny VPS, to Wam to rozwiązuje wszystkie to problemy. Tu są pewne jeszcze ryzyka, tak? I jeżeli macie własny, prywatny VPS i zabraknie Wam na przykład prądu, no to już pojawia się problem. No i tutaj bardzo ważne jest też,
żebyśmy mieli kontakt z naszymi rachunkami przez telefon i mogli właśnie podglądać przez telefon, tak? Dlatego warto zaopatrzyć się też w taką możliwość, tak? Wiadomo, że mamy aplikacje mobilne na telefon i dzięki nim możemy podglądać nasze rachunki, ale nie będziemy ingerować w te rachunki, bo w takim przypadku, jeżeli zabraknie prądu, tak, i nasz VPS przestanie pracować, wówczas nasze roboty przestaną pracować. Te rachunki będą chodzić, mogą się różnie zachowywać, natomiast jeżeli wróci prąd, wiadomo, nie ma tak, że prądu nie ma, nie wiem, 48 godzin. W jakichś ekstremalnych przypadkach tak może być. Są na to pewne rozwiązania, jak, nie wiem, jakieś generatory prądu i tak dalej. No ja czegoś takiego nie mam, ale jeżeli ktoś uważa, że to jest zbyt skomplikowane, no to wtedy faktycznie lepiej wynająć gdzieś jakiś VPS na jakimś serwerze i wtedy przerzucić jakby te ryzyka na firmę, tak, której zadaniem jest zabezpieczyć właśnie ciągłe funkcjonowanie serwera. No to tutaj jest takie ryzyko, można sobie z tym w jakiś sposób poradzić. Ja miałem już taką sytuację, że zabrakło prądu i zastanawiałem się, czy ingerować w strategię, czy nie. Nie zaingerowałem, okazało się później, że jak prąd wrócił, strategię jakby roboty odnalazły te swoje zlecenia i przejęły kontrolę i wszystko funkcjonowało bardzo dobrze. Kolejne ryzyko, jakie jest, kiedy macie swój własny VPS, to jest ryzyko internetu. Jeżeli na przykład zabraknie wam internetu, no to wtedy znowu zaczyna się podobny problem jak z brakiem prądu. Co prawda VPS funkcjonuje, natomiast ze względu na to, że nie ma połączenia z internetu, roboty nie są w stanie pracować i funkcjonować poprawnie. I dopiero jak przywrócicie internet, to one z powrotem wskakują w ten swój poprawny bieg. No i na to akurat tutaj jest rozwiązanie, ponieważ każdy może się zaopatrzyć, przepraszam, każdy może z Was zaopatrzyć się w specjalny router, tak, który jest w stanie przełączać się pomiędzy internetem, pomiędzy kablem a LTE na przykład, tak? Jeżeli na przykład kilka sekund, można to skonfigurować tam sobie, że jeżeli kilka sekund nie ma internetu z kabla, tak, no to automatycznie przeskakuje na internet LTE. Także jeżeli chodzi o tą sprawę, to ona jest łatwa do rozwiązania. Ja z tego na przykład korzystam i mam dwa takie routery, jeden mam zapasowy, jeżeli trzeba by było. Także no, nie ma z tym problemu najmniejszego. Największy problem, największe ryzyko jest właśnie związane z dostawami prądu. No i w zasadzie no, tyle chciałbym Wam powiedzieć i jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście możecie zadawać, tak, pod filmem na naszej grupie Zakazane Strategie. No i wtedy jeszcze ewentualnie, jeżeli będzie dużo tych pytań, to się nakręci dodatkowy odcinek właśnie szkolenia. Jeżeli nie będzie zbyt wiele pytań, to wyjaśnię je na bieżąco. Natomiast no, nie przedstawiam tego tak szczegółowo, tak jak sposób przysłowiowy, jak krowie na rowie, tak? I wiem, że rozmawiam tutaj z ludźmi, którzy mają już jakieś pojęcie na temat tradingu i właśnie tych zagadnień, stąd tylko poruszam te kluczowe sprawy. Także w sumie to ten odcinek był dłuższy od wcześniejszych, ale myślę, że powiedziałem to, co chciałem przynajmniej przekazać. Także słuchajcie, trzymajcie się i oczywiście czekamy na kolejny odcinek. Cześć!